Witam Was tutaj, cześć, Ciągosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Discanal z PlayStation 4, scenariusze przy zaporze. I tak, dzisiaj się zajmiemy tutaj dalszą zbudową i tak jakby coś, ten węzeł zajmę się nim w kolejnym odcinku, bo ostatnio mam bardzo mało lekcji angielskiego. Oczywiście angielski bardzo uważam, ale czasami może jeszcze zrobiłem coś w tle i właśnie ostatnio mam tego trochę mniej. I teraz się tak zastanowiłem, okej, widzę, że tu jest problem. No dobra, ile tutaj widzę, że możemy ulepszyć, to tutaj jakieś są budynki. To nie. Aha, podstawówka. Przenieśmy trochę tą podstawówkę, bo jednak sądzę, że oni by tutaj bardziej woleli większą drogę. O, dokładnie. I tak, wyłączmy tutaj skrzyżowania. Dobra, tu nie ma skrzyżowań, tu się zrobiły skrzyżowania. Bambaje się pewnie też rozleciało od razu. Okej, nawet nie jest aż tak źle. Dobra. No i miejmy nadzieję, że tutaj będzie teraz dobrze funkcjonować. Znaczy, i tak to źle funkcjonuje, bo samo tutaj wygląd tego, jak to teraz wygląda, to już jest, że już jest źle. Jedyne, co tutaj możemy jeszcze ulepszyć, to jest na przykład tutaj, stąd, poczekaj, usunąć to co było teraz i zrobić po prostu, dokładnie tak jak myślałem, się wykrzywi. Zrobić, czekaj, tu mały wyjazd i stąd zrobić sobie tak, tu zakręt i stąd tu tak samo będzie zakręt, tylko tu będzie wyjazd. I może to trochę pomoże im tutaj. Wątpię oczywiście, ale jakieś tam minimum takie bici pomoże. Tu możemy to sobie ulepszyć do tych. Tutaj też możemy zrobić tak właściwie 4 pasy. No ma, no i tutaj już mamy 3, 4 tyła. No i tutaj to się dalej już kręci, tak jak tutaj się powinno kręcić. No ma, tak. Po pierwsze trzeba się zająć tym węzłem, bo ten węzeł, no... budujemy bardzo długo i nie mamy forsy. Już chciałem przyspieszyć czas, poczekajcie, bo to nie, no nie to miasto. Mamy 144 tygodni w grze. Nasze miasto się bardzo powoli rozwija. Kolejny kamień milowy to 26 tysięcy, których nie możemy dobić, ale jest nam bardzo potrzebny do nowego kawałka ziemi. I tak, przemysł chce się budować, może od tego zacznijmy. Przemysł chce się budować, to byłoby dobrze dać coś tutaj przemysłowi. Tutaj daliśmy jakieś tam takie nowe. No i tutaj nawet daliśmy, czekaj, wy możecie tutaj nie mieć nawet wodę. Prąd, na prądu możecie nie mieć. To jest akurat dosyć oczywiste. Z swojego my płacimy też za te tory kolejowe, te sobie budowaliśmy. To jest akurat bardzo głupie. No tak już niestety skana nas działa. Dobra, nie uda mi się tutaj tego tak zrobić. Dobra, macie tutaj po prostu taki prąd. Dobra, tu jest dobrze. I tak, tu trzeba chyba ich po prostu zachęcić, abyście tutaj chcieli budować. Dla zachęty mogę im tu postawić... Parki kolosal order. No to akurat się zmieści jeszcze pod tym, to bardzo dobrze. Ogólnie parków to mamy bardzo mało. Więc w sumie jakbym tutaj jeszcze jakiś z jeden postawił, to chyba by też nie pożałowali. No chyba nie muszę wam tłumaczyć, czemu parków nie stawiam dużo, no bo po prostu też dużo forsy nie mamy w tym mieście akurat. Akurat co, ale w tym mieście to jest, to nie mam tutaj zbyt dużo wymówek. Mamy naszą tamę, która w ogóle nam teraz tutaj prądu nie już. Takie życie i tutaj to właściwie tyle. Miejmy nadzieję, że tutaj się jakiś przemysł wybuduje. To nie, bo daliśmy tutaj nigdy miejsce. Czekaj, czy tutaj ta nie ma dzielnicy żadnej? Dobra. Dzielnicy mamy tylko parę. Na przykład tutaj. Tu jest nasza ostatnia namiastka. I biurowce tu budowaliśmy. No dobra, okej, to tak, mamy albo te biura, albo tak właściwie to z tego przemysłu tutaj jest trochę kiepsko. No mam, poczekaj, możemy sobie tutaj teoretycznie zrobić jeszcze jakąś drogę. Tylko tak, ten pad, który musimy przenieść, bo my go przed chwilą postawiliśmy, już jest oczywiście w złym miejscu. No mam, ażbym się zdziwił. I nie wydawajmy tak dużo forsy. No, dokładnie, trochę lepiej. No ma, na maksa możemy zjechać dotąd. I później stąd będziesz tutaj sobie jechać do góry. Taki trawersik tutaj ten, póki co będzie. Później to będzie oczywiście lepiej wyglądać, ale póki co tak to wygląda. Prąd sobie podciągniesz tutaj, bo oni muszą tam mieć jednakże prąd na górze. Tego tutaj można usunąć już. Bo tutaj kolejka linowa spokojnie teraz już wszystko, wszystkich zabiera. Tak jak mówiłem, metro byłoby tutaj dla nich objawieniem w tej mieście. Ale nie będziemy go jeszcze instalować, ponieważ po pierwsze nie mam forsy. Po drugie, chciałem skończyć ten węzeł nasz autostradowy, a po trzecie, no to chyba nie muszę... No to nie. To na razie jeszcze nie. To jest na razie mało jeszcze w miarę miasto. No na razie, tak gruncie powiedziawszy. I tak, zerknijmy sobie na podstawowe rzeczy. Mamy jakieś kredyty. Okej, mamy wszystkie, dobra? To bardzo źle. I mamy...
podciągnięte trochę te tutaj te walory. Nawet przemysł, będzie więcej forsy przy okazji, a będzie więcej biur. Bo akurat biura to dosyć lubię. Dobra, no i tak, tu będziemy sobie to bardzo powoli niestety się ciągnąć. Z wiadomych przyczyn, budżetowych rzeczy jasna. Czekaj, wyłącz linie pomocnicze, bo tutaj to akurat one nam będą tak psuć. Tak, ta autostrada w ogóle będzie jechać sobie tędy, tędy i tu gdzieś wyjeżdżać. Ale tutaj to musi przejechać prosto. Tu to nie ma bata, tu ona musi przejechać prosto. Dobra, no i teraz będzie trzeba wybudować to w przeciwnym kierunku, czyli za jakieś x, y, z, z lat. Bo to może chwilę potrwać. Tak, i nasza kolej tutaj, która jedzie sobie pico. Nie wiem po co ona tutaj jest, ale jakby coś tutaj już się powoli kręci. Tego mamy tutaj te rondo, rondo też będzie przebudowane w przyszłości. A póki co jest całkiem dobrze, tutaj te tramwaje też sobie wymijają to wszystko, więc... Na razie nie mam tutaj się do czego przyczepić, chyba 2500 na zastanowane tory, których i tak nie będę korzystać, póki co. To się nazywa interes życia. Dobra, poczekajmy na razie, aż trochę się rozwinie miasto, bo mamy popyt na ludzi, a jak jest popyt na ludzi, to chyba wam nie muszę jeszcze teraz tłumaczyć, to wtedy po prostu buduje się ludzi. No ma to tak, możemy sobie zrobić tutaj. Okej, dobra, rozumiem, ja tu wszędzie robię te najdroższe ulice, a to jest zabójcze dla portfela. Tak samo jak to, co bym chciał kupić sobie kiedyś. Mówię oczywiście do mnie. Może kiedyś w końcu zacznę zarabiać na YouTubie. Nie, na tego czasu to już go kupię. Nie, ale taka prawda, to jest trochę nierealne. I tak, po pierwsze, mi to. Nie wiem, gdzie ty go opróżnisz, ale musisz go opróżnić. Bo on jest nam tutaj, ten cmentarz jest tu potrzebny, nie mówię, że nie. Ale jest w takim miejscu postawione, że, gdzie ma być rondo. Tak, tu będzie rondo. Tu ma być rondo w przyszłości postawione, nawet ta przyszłość ma nadejść bardzo niedługo. Więc tak, po pierwsze, wyłącz linie pomocnicze. Po drugie, tutaj jest ten słup, czyli trzeba jeszcze zrobić jeszcze więcej miejsca. No ma. Tu wchodzisz, czyli dotąd, ok. Wchodzisz i tu dotąd. Dobra, no i stąd będzie właśnie to nasze rondko. Ale aby rondko powstało, to chyba wam nie muszę tłumaczyć, co musi zostać spełnione. I tak, mamy w ogóle tutaj jeszcze torowisko. Nadmiar złego, tak właściwie można powiedzieć. Co do torowiska, to nie mam pomysłów na rzecz, co tam zrobimy. Bo to jest chyba oczywiste, że trzeba będzie je stąd przenieść. I to dosyć w miarę nawet szybko, jak te nasze miasto nie zwolni z tempem rozwoju miasta. Akurat to chcemy, żeby jak najszybciej się rozwijało. Dobrze, jest, możemy cię przenieść. Świetnie. Przeniesiemy cię o niedużo kratek, bo... O tyle, ile najmniej możemy. Czyli tyle będzie wystarczająco. Tak, okej, dobra, to tyle. Proszę bardzo. Nie, bo ja tutaj nie chcę tutaj dobić jakichś dużych, nie wiadomo co. A tu jest po prostu miejsce na słup. Dlatego takie rondka będziemy w niektórych miejscach tworzyć. A poza tym powinno być całkiem cacy tutaj już teraz. Dobra, przy okazji, jak już coś takiego się budowało, tutaj aby ich zachęcić, możemy postawić park. Oni bardzo lubią parki. A ja lubię ten park, ten trochę większy, tylko on oczywiście ma jeszcze swoje maniery. Dobra, ale pomijając, to powinno tutaj chyba wejść. W ogóle tak, mamy jeszcze linię autobusową, która tutaj sobie jako tako tam trawersuje. Zresztą tą linię trzeba przesunąć trochę. Ona tutaj póki co sobie jedzie tak tym starym trybem, a ona tutaj już na pewno tak teraz nie będzie jeździć, bo tak. Ty będziesz tutaj sobie teraz skręcać, o dokładnie. Po czym... A nie, czekaj, w sumie poczekaj. Może zrobimy to jeszcze inaczej. Jedziesz sobie stąd tu. Później jedziesz sobie tutaj, o dokładnie, świetnie. Później jedziesz sobie tutaj. Nie wiem, czemu to się zrobił... A nie, dobra, okej, nieważne. Myślałem, że to się zrobił przystanek, a to nie ma przystanku na szczęście. Później rzeczywiście możesz sobie się zatrzymać tutaj przy cmentarzu do zmarłych, możecie sobie podejść. Tutaj gdzieś w tej dzielnicy, tak samo będzie tutaj gdzieś. Dobra, no i tutaj to już będzie sobie jeździć jak jeździ. Dobra, to jest całkiem dobrze. Zerknijmy sobie na użycie autobusów w naszym mieście. Bo z tego co mi się wydaje, niektóre linie, jak ta żółta, gdzie jest ta żółta jeździ? Aha, tutaj na górę, mogłyby trochę zejść z budżetu, bo wtedy będzie więcej oczywiście forsy. Czy nawet ta tutaj linia, chociaż tutaj jest 45 osób, dobra to nie, tutaj nie będziemy kręcić, bo jest parę osób, ale ta linia to też już powoli jest deficytem, ponieważ zainstalowaliśmy te bambaje. Bambaje też ogólnie nie są aż tak bardzo napięte tej linii akurat,
Ta linia też możemy zejść. Natomiast ta linia też nie, tego jest też nieużytkowa. Okej, dobra. I to tyle właściwie z naszych linii, bo my tutaj nie mamy dużo komunikacji. Mamy bardzo dużo kolei linowej, ale to się chyba nie będzie liczyć aż tak bardzo. Tutaj mam taki jeszcze jeden pseudopark, który ma ich tutaj trochę cieszyć. Dobrze, mamy trochę więcej pieniędzy. Możemy sobie tutaj zrobić kolejną część naszej tej drogi. Czekaj, zróbmy sobie stąd. Tak, tutaj robimy póki co tylko pasmówkę, która się tutaj i tak później będzie tutaj zmniejszana do mniejszej ilości pasów, ale póki co cztery pasy po prostu będą wygodniejsze do późniejszej rozbudowy. A wszyscy wiemy, że tutaj się liczy to, żeby później było też przyjemnie, a nie tylko teraz. Dobra, no i tak, no widzimy już pierwszy problem. Oczywiście mówię tutaj o tej drodze. Tak, ale zacznijmy od tego, ile to kosztuje? 5,5. Dobra, to na razie jeszcze i tak nie mam tego budować. Jakoś tam powoli brniemy, a chociaż do 26 tysięcy to nie wiem, czy gdzieś dobrniemy. Ale ten kawałek naprawdę nam bardzo przyspieszy rozwój miasta. Tu jest nowe miejsce na przemysł, tak właściwie można zrobić. W taki farming trochę. Poczekaj, pokaż mi tutaj na mapce, jak to wygląda z tym farmingiem tutaj. No, są nawet, by można powiedzieć, że tutaj tego trochę jest. Tutaj część tego przemysłu by można nawet było zmienić. No dobra, fajnie. Tutaj, okej. Dobra, to tak, to tu będzie nasz nowy farming motorów kolejowych. Okej, a to już sobie zróbmy tutaj. Proszę bardzo. I to będzie farming. Oczywiście będzie się to na przestrzeni czasu tutaj rozwijać wszystko, ale póki co już możecie się tutaj powoli zaczynać budować. Dobra, tak, czekaj, to sobie przebudujemy. I tu sobie zrobimy... Źle. Tu sobie zrobimy zjazd i wjazd z autostrady. Tak właśnie, żeby tutaj jakby coś mieli już takie możliwości pseudo korzystania z tej autostrady do innych celów, nie tylko niż przejechania przez tutaj, wiadomo, rzekę, bo to jest akurat dosyć ważne w tym mieście, bo przejazd przez tą wodę to jednak też jest bardzo uciążliwy dla naszych mieszkańców pewnie, w większości, ale ogólnie też, żeby nie tylko o to im tutaj chodziło w życiu. No a tutaj widzę, że jest całkiem. Dalej, kolejne miejsce, w którym jest problem. To jest tutaj to z bambajami. No oczywiście podstawówkę, co przestawiliśmy sobie chwilę temu. Przestawmy ją tutaj. Co tutaj, jakie są budynki? To jest taki mały handel. Okej, dobra. To tu mały handel wraca, tu jest przemysł. No widzę, że handel się tu zaczął budować. I tu będzie duża droga ta bambajowa. Bo niestety widzę, że tutaj jest ona potrzebna. Znaczy niestety. Ale jest tutaj po prostu duży ruch. No, a ja nie lubię dużego ruchu i wolę po prostu, żebyście tutaj trochę przyspieszyli. Oczywiście, tak jak już to mówiłem, to będzie przebudowywane w przyszłości, więc to na razie tylko tak wygląda. No, wy tu się podłączyliście, więc świetnie, możemy wyburzyć naszego druta. Który mi tutaj się akurat bytem też nie podobał. Dobra, wy tu się budujcie. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli jakieś zyski z tego. Też kiedyś będzie bardziej rozbudowany niż teraz, tak jak to wygląda. Dobra, dalej, tak. Tu jedzie na nasza kolejka linowa. I ona jedzie bezpośrednio tutaj. I ja się zastanawiam, czy tu im nie zrobić jakiegoś stopa. Serio, bo tutaj to jest takie w miarę jeszcze dobre miejsce, gdzie jeszcze nie masz tak tutaj tego rozwiniętego, ale to nie wiem, będę patrzeć na przestrzeni czasu. Dobrze, powoli się robi noc. Więc nie najlepiej. Tak, wróćmy do tych naszych czterech pasów tutaj. Linii pomocnicze włącz. Dobra, świetnie. Czekaj, daj od tego i lecimy jeszcze raz. Dobra, to mamy podłączone. Teraz tak, daj tutaj tą autostradę, która tutaj jechała przed chwilą. Ona oczywiście tutaj za chwilę zostanie wyburzona, ale póki co jakiś dojazd tutaj byłoby przyjemnie, gdyby mieli. Dobra, macie. I od razu tory pociągowe możemy też podciągnąć z tego, co mi się wydaje. Tak, bo jak już wszystko, to wszystko naraz tutaj będziemy ciągnąć. No, jak tam od sklepu mi się udało ci się tutaj zrobić, to byłbym naprawdę zadowolony. Przy pociągach to nie wspominając, ale pociągi to inna bajka. Tak samo jak sterowcy. Sterowcy byłby o tyle dobre, żeby nie potrzebował tutaj dużych kosztów w tym mieście. No, dobra. Czy ktoś korzysta z tego magicznego mojego rączka? Poza autobusami, bo autobusy to ja wiem, że będą korzystać. Nie. Kolej linowa tutaj to ja wiem, że jest. Okej, dobra. Coś tam jedzie. Coś tam się będzie wydapywać. No dobra. Wchodzimy do takiego momentu, kiedy trzeba będzie tutaj naprawdę coś już zacząć. Możemy tutaj jeszcze z tą dzielnicą teoretycznie zjechać trochę w dół, ale nie dużo, bo tutaj się kończy nam powoli też miejsce.
Już tutaj tak jakieś tam drogi nie ma niezbyt dużej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, tak, tutaj widzę, że mam problem z gruntem jeszcze. No ale to... Ale tutaj to jest akurat dosyć nawet oczywiste. Tutaj to jest rzeczywiście był trochę podniesiony grunt. Poczekaj, wyłącz linie pomocnicze. To już będzie o połowę prostsza zabawa. Okej, dobra. Zabiłeś ładny zjazd, dziękuję bardzo. I tak samo tak, tutaj do to pociągów mi już tutaj pociągasz. Musimy tutaj wyburzyć ten zakręcik. I musimy tutaj zbudować to. Najpierw. I później pociągi naprawić, bo pociągi są ważne, ale tak jak mówiłem, są rzeczy ważne i ważniejsze. No i niestety pociągi póki co są na tym dalszym planie, ponieważ nie mamy pociągów jeszcze żadnych w naszym mieście. Tak, ale jakby coś, tylko gdzie jest ten drugi tor? Po prostu będzie przejeżdżać sobie w ten sposób. Miejmy nadzieję, że nie będzie tu nic zbyt dużo jeździć i to tyle tak właściwie będzie. Dobra, tutaj, tu będzie, proszę bardzo, możemy sobie po prostu dać, żebyście się budowali gdziekolwiek, bo akurat tutaj to nie będzie na temat tego zależeć bardzo. Dobra, tutaj, tutaj i tutaj macie jeszcze wodę, więc macie tak właściwie. Abyście chcieli bardziej budować, postawimy wam zaraz podstawówkę, ale to będzie za chwilę, bo najpierw musimy jeszcze tutaj wyciszyć wam tutaj tam autostradę, bo na pewno będziecie się czepiać. Ja was znam, ludzie, więc ja wiem lepiej, jak to się mówi. Teraz będę tutaj te linie autobusowe, też są trochę pokręcone, ale dobra. Nasz autobus będzie jechać sobie, no właśnie tutaj obok tych naszych pociągów, bo czemu by nie. Tutaj skręcisz. Tutaj w środku tej dzielnicy, o, przypadku, będziesz mieć przystanek. I tutaj z powrotem będziesz po prostu sobie wyjeżdżać. No, powiedzmy, że całkiem. Ja. Nie jestem do końca przekonany tutaj z tego zakrętu, ale i tak póki co to dużo pociągów tutaj nie przewiduję, żeby było. Zresztą widzę, że tutaj trochę to jest też pokręcone. Tak, bo ogólnie te wszystkie pociągi będą miały jechać tędy w przyszłości. Tu się woda też kończy. Aha, no tak, bo pompujemy ją sobie stąd. Ogólnie tutaj źródła wody to nie ma zbyt dużo, bo tutaj mamy ściek. Tego mi się nie chce wiecie, naprawić tego lepszego. Dobrze, mamy bardzo duży zysk finansowy, to dobrze. To ogólnie rzecz powiedziawszy dobrze. Nagrywamy 17 minut, to znaczy, że za chwilę będziemy niestety kończyć też. No, jak mówiłem, odcinki niestety ostatnio są trochę krótsze, ale to ma też swoje zalety. Bo ja aż tak długo nie nagrywam i mogę szczęściowo je puszczać. Dobra. Tutaj ewidentnie widzimy, że jest koraczek. Co nie? No tutaj trochę ewidentnie było widać. No i tu sobie to możemy akurat zrobić coś. Bo to są spalarnie. I spalarnie dają korek. Ale dobra, ale to chyba nie jest akurat jakiś tam strasznie duży problem. Tu jest takie nasze trochę centrum. Epicentrum tak właściwie. No dokładnie. Z tego tu dużo korzysta, czekaj. Tak, bo tu jest do handlu tego na dole, co kiedyś tam bardziej to było już wybudowane. A, jednostka ratunkowa. Ale to jest jeden z bardziej używanych, bo tutaj to jest w tym handlu. I kolejnym punktem właśnie tutaj zaczepnym jest też ten. Bo on jest tutaj całkowicie w centrum handlowym. No i jeszcze jest tutaj oczywiście, to sobie jedzie dalej tu dotąd. I stąd nie ma co prawda jeszcze liny, ale będzie tutaj się na razie póki co kończyć. Do tej dzielnicy dojeżdżać, bo dalej to też tego nie chcę ciągnąć. Dobra, mamy prawie 12 tysięcy, bo chcę postawić się tutaj podstawówkę, abyście tutaj bardziej chętnie budowali. Bo jak już będą mieli zachętę, to od razu się chętnie będą budować. Taką mam przynajmniej nadzieję. Tak, tutaj sądzę, że ten zjazd, ten co mi się tutaj udało, jest trochę gorzej, ale tutaj to całkiem nieźle to wyszło, naprawdę. Dobrze, mamy 11 z hakiem, możemy postawić na kredyt nawet szkołę, proszę bardzo. I powinniście być zadowoleni, bo edukacja w naszym mieście to i nie jest w najlepszym stanie. Bym powiedział, że nawet jest dosyć kiepsko. Dobrze, ale trochę na pewno jest dużo więcej ludzi niż było na początku odcinka. To ja widzę, niestety. To ja na szczęście widzę. Tak, tutaj widzę, że to sobie jedzie. A ile jest tutaj ludzi? 400, no tak, tu jest to jako jedna z głównych komunikacji. Swoją drogą, tu jest kolejny ten. Tu będzie stacja tej kolejki linowej z kolei. Tak, no tak, bo ona tutaj ma stację, gdzie ma naprawdę też dosyć ładne profity. Ja o niej trochę zapomniałem, że ona tutaj jakaś... Ale tak, jest i trzeba o tym pamiętać. Dobra, to tak. Byłoby fajnie, gdybym jednak skończył tą autostradę tutaj się budować.
Ja mogę tutaj powoli się już zastanawiać nad tymi zjazdami, jakie tutaj skonstruować, bo tak, na pewno to nie będzie tutaj zjeżdżać. To było tylko takie pseudo póki co, przez jakiś czas. Stąd, poczekaj, stąd to będzie sobie tutaj zjeżdżać to w dół. Tak, i im lepiej tutaj to zjedzie, tym lepiej później będzie tutaj się to zachowywać. Powiedzmy, że dojedziesz dotąd i tutaj to po prostu ulepszymy. Dobra, tutaj jest całkiem dobrze. Tak, bo tutaj po prostu teraz są takie jeszcze kąty, wiecie, że tutaj to rzeczywiście zwalnia ta komunikacja. I później tutaj będą trzy pasy. Okej, dobra. No dotąd. Dobra, zmieniamy. Powinno to tutaj... Oni powinni teraz się szybko przerzucić tutaj. I jechać teraz wszyscy tędy. No miejmy nadzieję, że się przerzucą w miarę szybko. Tak samo będzie tutaj po tej stronie. Okej, dobra, jest trochę pieniędzy. To jak jest trochę pieniędzy, to sobie dajmy tutaj jedną odstęp dalej. Tak, tu nas będzie sobie cumować. A nie, ona tutaj będzie jechać górą. Dobra, nieważne. Już chciałem ją tutaj spuścić na dół, ale sobie zobaczyłem, że tutaj zaraz jest kolejne torowisko. I jednak może lepiej rzeczywiście, żeby to szło już tutaj górą. Dobra, ja tu już zaraz naprawdę kończę. 21 minut, chciałbym to już skończyć. A wiem, że na górze już zaraz będę mieć tutaj... żebym już skończył, ale no dobra. Dobra, autostrada tutaj zrobiona. Teraz tak, przydałoby się zrobić to samo, co tutaj. To tutaj to bardzo ładnie zjeżdża swoją nogą. To jest to całkiem nieźle tutaj zrobione. Nawet mi się to podoba. A mi to zazwyczaj się nie podoba, co ja tutaj wybuduję. Stąd tutaj wjazd, dobra, zrobiony. Stąd tu będzie zjazd w dół po prostu. Dobra, i stąd... Musimy jakiś tutaj... Nie, to jeszcze oczywiście przebudujemy później. Okej, dobra. Jeżeli będzie to w miarę w ten sposób wyglądać, chyba będzie dobrze. Jest taki trochę tutaj to przekoszone, ale dobrze jest. Dobra. I tu możemy to usunąć. No teraz chyba nie mamy zwrotów, co jest trochę szkoda. Ale dzięki temu tutaj ta autostrada teraz będzie się tędy ciągnąć. O, proszę bardzo. Tu i tu, dobra. No i tam dalej to będziemy sobie ciągnąć już w przyszłości, a nie teraz, bo to właściwie jest tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, możecie zostać po kolei. Dzisiaj naprawdę jest krótki odcinek, ale przebudowaliśmy sobie tutaj trochę węzła, dobudowaliśmy tutaj trochę tych dzielnic i trochę tutaj przemysłu też. Tak, nową dzielnicę przemysłową właściwie to stworzyliśmy dzisiaj. I tutaj jeszcze w przyszłości, no bo dzisiaj już nie zdążymy, jakbyśmy dostali tutaj więcej forsy... Albo poczekajmy. Spróbujmy, bo byłoby fajnie tutaj, żeby oni tu już mieli tę komunikację teraz, to by tutaj trochę byli bardziej przeszczęśliwi. Żeby mogli tutaj jakoś bardziej sensownie dochodzić, a teraz to tak trochę, no wiecie... No nie ma innego dojazdu, a byłoby lepiej, gdyby mieli. Tak, w ogóle tutaj jest kiepsko, bo jest ta tama. I odkąd meteor tu rypnął, to w ogóle nie chce działać. Ja nie wiem, czym to jest spowodowane. Możecie mieć może w komentarzach wiecie więcej ode mnie. Zresztą... Nieważne. Może tak by było nawet. Tutaj widzę, że jedzie... Tak, trawersik dosyć mocny. I tutaj wy z tego korzystacie, co nie? Tak, dokładnie. I właśnie gdybyśmy tu zrobili jeszcze stopa, to byście tu mogli jeszcze z tego bardziej korzystać. Tylko 15 tysięcy kosztuje samo postawienie tego. I to jest akurat dosyć kiepskie. Mieszkańcy hodują. Dlaczego? Nie no, jest białe blisko klinika. Może po prostu jest... To coś tutaj kiepsko z edukacją, to może być bardziej to. Dobra, tutaj widzę, że... Nie, no to jest tak. Całkiem nieźle tutaj zjeżdża. W sensie ta autostrada jest w użytku. Tutaj będzie wjazd oczywiście też z drugiej strony tego z linii później. Ale póki co nie ma tutaj po prostu już tutaj jakichś żadnych dróg. Dobra, możemy zrobić... Mamy chwilę, możemy zrobić tutaj po prostu taki... Nie, żeby nie było. To jest tylko teraz tak wybudowany tutaj... Aby tutaj te dzielnice mogły po prostu z tego korzystać sobie. Jakby ktoś tutaj zabłądził, tak, możesz pojechać dalej i może gdzieś tutaj rzeczywiście trafić do bany. Daj mi... poczekajcie, przyspieszę sobie trochę czas. I dobijmy do tych 15 tysięcy. Szybko, dawaj, wierzę w ciebie. 11, wiem, że tego nie powinniśmy robić, ale dobra. 13, zwolnimy. 14, dawaj, powinniśmy już być w stanie to postawić. My to chcemy postawić... nie wystawiamy może tak na tej trasie tej drogi. O, tutaj jest całkiem dobre miejsce. No, nawet dużo to nie usunęliśmy. Dobra, no i tak. Tu niestety musimy to wyburzyć.
więc to chwilowo nie będzie jeździć kolejka. To jest chyba najgorsza wiadomość dla tych wszystkich tych ludzi, którzy korzystają z tego. I tak, tutaj będzie jechać to dotąd i tutaj dotąd, dobra, to jest, tu jest całkiem dobrze. Gorzej z tym tutaj, bo tutaj to ten słup, to on tutaj tak przyjeżdża, żeby jak najmniej tutaj tych wszystkich ludzi niepokoić. No mam, poczekaj, tak, tu sobie wykręćmy jak najbardziej się da i z tym próbujmy to podłączyć. Chyba się udało. Czekaj. No, powiedzmy. No to mamy tutaj jeszcze jakąś taką ekstra stację. Nie wiem, ile osób z niej będzie korzystać, ale jakby coś, mamy tu nową ekstra stację. O, handel chce się budować. No to handel będzie w kolejnym odcinku. Tutaj trochę daliśmy dzisiaj przestrzeni. Jakby coś może się budować. Tu będzie nowa dzielnica handlowa, też taka przyszłościowa. Tu będzie nasz nowy przemysł. Natomiast tutaj chciałbym, żebyśmy w kolejnym odcinku dobili do 26 tysięcy i przebili się tutaj. Tu budowali naszą dalej tutaj dzielnicę. Zobaczmy, jak tam jesteśmy z czasem. W sensie z celem nie jest aż tak źle, chociaż mogło być oczywiście lepiej. Będziemy musieli jakoś tam bardziej później przystosować z rozwojem, bo w takim tempie to my tutaj trochę niestety przegramy. A tego oczywiście byśmy wszyscy nie chcieli. Dobrze, mam nadzieję, że się jakoś podobał. Jeśli tak, zostawcie ogóle. No i do zobaczenia w kolejnym kanale. Zobaczmy, czy ktoś z tego korzysta. Na wagoniki na pewno tędy jadą, ale jeszcze tutaj... Jeszcze ci się o tym może nie przekonali. Dobra, mniejsza z tym. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na moim kanale. Cześć!